Projekt uchwały według druku nr 6 w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Podwórze Krzyżówka. Otóż procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Odbywają się debaty, odbyła się debata publiczna. Bardzo mały plan, praktycznie zajmuje się tylko ulicy Krzyżówka, dlatego że jakby nie znają tą przestrzeń, to jest ślepa droga na końcu ulicy Zamojskiego. Jak się zaczyna ośrodek szkolno-wychowawczy na Zamojskiego, do tyłu obejmuje również o firmę Eurocar ten kawałek Renault. I proszę Państwa, do wzgórza, do Krzemionek. I oczywiście część terenów usługowych na PSP, nie tak. Onyx, przepraszam. Akurat Onyx, budynek Onyxu, tam gdzie jest Baskanska i tam jeszcze wolne działki. Otóż był wniosek mieszkańców i trzeba wybrać również to na zarządzie o wprowadzenie takiego uwagi do miejscowego planu, żeby utrzymanie obsługi komunikacyjnej istniejących oraz planowanych obiektów obszar U1, U2, U3, U4, bo wszystkie te obiekty są właśnie tak nazwane i tam są już zagospodarowane jak istniejące, położone wzdłuż alei, od nich właśnie, znaczy, żeby były obsługa komunikacyjna była wzdłuż ulicy Konstantów Śląskich. Chodzi o to, że, no od ulicy, przepraszam, powiedziałem wzdłuż, od ulicy Konstantów Śląskich. Chodzi o to, że ulica Krzyżówka jest ulicą ślepą, nieprzejezdną, na wprost, nie mającą na całej części chodnika. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Wynik 15 za, 0 przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę nr 6.